Słuchajcie, Amelka dzisiaj wraca ze szkoły i wreszcie urządzamy pokój! Jej pokój! Kupimy szafkę, kupimy obraz, kupimy wszystko, lustro, ja nie wiem, wszystko kupimy dzisiaj, ale będzie super! Dzień mamy i córki! Ale mamo, ja dzisiaj jadę na wycieczkę. O, nie, ja wszystko zaplanowałam. Urządzamy twój pokój, wreszcie czekałam na to. Ale mam plany, mamuś, nie mogę dzisiaj. Co? Mamusia, może przełożymy to na następny weekend? Nie. Przykro mi, mamo, ale muszę lecieć, Julka na mnie czeka. Pa! Nie, jeżeli ona myśli, że ja zrezygnuję ze swoich planów, to zobaczycie, jak urządza pokój Amelce mama. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Pierwsze pomiary pokoju Amelki. Musimy przecież jakieś, nie wiem, zasłony, lamele i w ogóle wszystko musimy pomierzyć. Piotr, śmierz. Czekaj, mamy, naciągnęłeś? Tak, naciągnąłem. Jeszcze trochę chyba w twoją stronę. Czekaj. Oj, o! Piotrek, proszę cię, no bo nie wiem, zmierzymy. Masz tylko trzymać. A będziesz miał go później wkręcić? No ty wkręcisz, wiesz, nie będziesz. Nie. Ja nie będę wiercić, nie. Nie, ja nie umiem. No jak nie umiesz, ty świetna w wierceniu. Nigdy nie wierciłam! No. Dobra, zapisałeś? Tak. No nie. A ile było? 380. Około. Czy 370? 380. Chodź jeszcze. Yeah! Bo słuchajcie, Amelka wszystkie pościele miała kupione w pieski, ale chyba już trzeba trochę zmienić styl. Do fioletu. To co, jedziemy? No, jedziemy. No i co, Aniu, jesteś pewna, że chcesz Amelce urządzić pokój? Przecież ona się wkurzy. Nie, oczywiście, że nie wkurzy. Każda nastolatka marzy, żeby mama urządziła jej pokój. Będzie boski, w moich ulubionych kolorach. Nie, żadna nastolatka o tym nie marzy. Nie, marzy. I Amelka też będzie niesamowicie szczęśliwa. I zobaczycie, będzie zadowolona. I wszystkie mamy powinny urządzać pokoje swoim nastolatkom. Dobra, napiszcie, czy byście chcieli, żeby mama urządziła wam pokój sama, bez waszej wiedzy i zrobiła wam taką mega niespodziankę, metamorfozę pokoju. Chodźmy. Ale się cieszę. Kobiety do wiertarek, słuchajcie, kupiliśmy na zasłonki od razu. Piotruś obiecał, że mi zamontuje. Nie, no ty zamontujesz. Zamontuję, Piotrek. Ja nie będę wiercić. Będziesz. Nie będę. My się ja nie umiem. Nie. Nie, znając życie będę wiercić. Nie lubię cię. Tego fioletowego mi wyciągnij. No dawaj. Myśl, krwawie. Nie jestem, nigdy nie byłem. Już jest krew. Nie, ja go nie wyciągnę, co, zwariowałaś ale chyba. Ale fioletowy jej będzie pasował. No i co, wiesz jak mnie boli? Fioletowego. Już wszędzie krwawie. Dobra, poczekaj, ja to weź to jakoś zarzuć coś na to, kurtkę zarzuć. Jak? Nie da się. No wiem. Czekam. To może nie są do kupienia. Są. Albo wiesz co, spróbuj tak nabić ręką, tak puk i wyciągniemy. Na pewno, dobra, poczekaj. Czekaj. Jezu, to kuje jak nic. Nie udało się. Nie. Ja jej wezmę, jeden. Ale niech wie, że cierpiałem. Inny mi się wbił, Dawaj. Jeszcze doniczkę i jeszcze tamtego zielonego. Nie, ja już nie biorę jednego więcej. To chodź tam jeszcze były kaktusy, może łatwiej wyciągnąć. Tu bezbłędnie, słuchajcie, bezbłędnie. Mamy lampeczkę do łóżka i mamy świetny żyrandol, do którego zaraz wrócimy. Oby był. Dobra, bierzemy. Piotruś, bierzemy. Czyli to będzie ta. Te? Arstid. Uwielbiam te nazwy. Malalak. Salakiby. Arstid. Bo ty się szwedzkiego nie uczysz po prostu. No właśnie chciałem zacząć, nie? Muszę zacząć, żeby tu robić zakupy. Właśnie. No i co? Ta chyba. Tak, ładna. Dobra, to. I jeszcze 15%. Dobra, ale jest problem. A kto to podłączy mój elektryku? Nie, no ty. Nie, no tego to ja już na pewno żarówek. Oj, dasz radę, Ania. Jak się będziesz tak rozczulać, to nigdy nie zostaniesz elektrykiem. Żarówki kupmy. Dobra, oświetlenie mamy i jestem z tego mega dumna. Będziemy montować, idziemy dalej. Duże zakupy nam wyszły. Nie, na razie strasznie małe, tak naprawdę nie zdążymy. Amelka pojechała na jednodniową wycieczkę, mamy bardzo mało czasu i jakoś się wyjątkowo grzebiemy. No zobaczymy, jak ci pójdzie montaż. Weź mnie nawet nie denerwuj. A jeszcze mnóstwo rzeczy nam brakuje. A dywan mamy? Nie. Wybieramy to lustro nad łóżko u Amelki. Świeczuszki, niech jej ładnie pachnie. Popatrz, zapach. No, ładne.
biurko ma w dobrym stanie oprócz blatu, ale na szczęście można go wymienić. Dzisiaj wymieniamy jej blat na biały. Ania, tylko uważaj z tym lustrem, bo 7 lat nieszczęścia. Mamy. Dobra, dużo tu kupiliśmy. O, dobra, ale sprawdźmy w ogóle, jak to zamontować, bo ja się obawiam, bo ja chcę to zamontować o w ten sposób, o w tak. No. I musimy zobaczyć, czy są jakieś haczyki, żeby... Na pewno, są mysie. Myślisz? Tak, będzie dobrze. My już w domu, a ja jestem super szczęśliwa. Dostałam misję uszczęśliwienia mojej córeczki, czyli zrobienia jej pokoju. Pewne rzeczy się nie udało, na przykład pościel jeszcze nie doszła, ale mój męż już za chwilę zamontuje karnisz i będą firaneczki. Ładniutki, ładniutki. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Ile ma długości? Ile ma długości? Piotrek! No i co, mamy jechać teraz do sklepu? Ona niedługo wraca, żeby wymieniać? Nie, no krótszy będzie miała, no jak? Nie ma problemu. Pokaż, zobaczymy, co bardzo źle. Nie, bo on ma być na zasłony. Gdzie zasłony będą tutaj? Mówiłam ci, że trzeba było wziąć dwa. Ja pamiętam, że je można jakoś tak łączyć. A to odniosłeś to w ostatniej chwili. No bo nie mieściło się... Nie, bo jesteś sknerą i taka jest prawda. Myślałeś, że zaoszczędzisz na tym i proszę, proszę. Nie mieści się. Będziesz później jechał i kupował następne. Idziemy po następną rzecz, bo nie wyrobimy się. Wymieniamy Amelce blat na biały, żeby był ładny. Tym razem mężu mnie nie zawiedź. No nie. Będzie wstyd. Wszyscy to oglądają. To sprawdźmy tylko, czy ten blat w ogóle będzie pasował. Weź, nawet nie wiem. Na pewno będzie. Na pewno, bo to akurat sprawdzałam ja. A jak ja sprawdzam, to pasuje. Jak? Taki sam rozmiar? Tak, tak. Idealnie. Ten już niestety jest zniszczony, to obijany maksymalnie, nie wiem czy można to nawet dostrzec. I teraz będzie piękniusi. Wymiana blatu jest mega prosta. Wystarczy, że odkręcimy nóżki i zamontujemy je tutaj. Mój bohater domu. Co może pójść nie tak? Nic. Taki siłacz, taki siłacz. Zrobione! Montujemy nowe biureczko. Wszyscy powinni być zadowoleni. Zaraz fajne rzeczy na nim ustawimy. O, delikatnie, nic nie popsuj, bo ja cię znam. Biurko wygląda naprawdę fantastycznie. Amelka będzie miała mega, mega niespodziankę. Słuchajcie, teraz zamontujemy wszystkie lampki. Patrzcie, mamy tu takie kable, nie? I pewnie tu wypchniemy te kable i tu. Ale nie umiem tego zrobić. Oderwałem kabel, wystarczy podłączyć ten kabel. Ale żeby zawiesić tą lampkę, trzeba mieć wkręty. A my nie mamy. Więc nie będzie lampki. Albo na razie zrobię jej taką prowizorkę. Mogłoby być lepiej, ale jaka płaca, taka praca. Wrzucam tą robotę i tego męża. Przygro mi. Jaka płaca, taka praca. Niespodzianka dla Amelki. Nic nie wychodzi, po prostu nic. Jest jedna rzecz, która wyszła, bo kupiłam Amelce taki piękny kocyk na łóżko, bo pościel też nie doszła, będzie w poniedziałek, a kupiłam piękną w lawendę. I tylko ten kocyk wychodzi dobrze. I te świeczki i nie wiem co jeszcze. Jestem załamana, po prostu zawiodłam. No i jak ona będzie ten pokój znowu miała? I weź tą lampkę, rozmontuj, bo nie mogę na nią patrzeć. No jak ją tak przyczepiłeś? Spadnie jej na głowę. Dobrze, że przynajmniej tego kaktusa mamy. Kaktus, kaktus. Córeczko, zrobiłam ci niespodziankę. Będziesz miała piękny pokój. Kupiłam kaktusa. No wiem, nie jest to śmieszne. No nie jest. Dobra, dobra. Może się nic nie udało, słuchajcie. I pokój nie wyszedł tak jak trzeba, ale za to mamy fioletowego kaktusa i piękne świeczuszki. I Amelka na pewno się ucieszy chociaż odrobinę. A ty nie patrz na mnie, tylko proszę ci chociaż zawieź ten żyrandol, żeby był. No ładny kupiliśmy, strasznie taki romantyczno ozdobny. Myśl, ja nie umiem wszystkiego robić. Naprawdę. Co ci jest? A! Ale Piotruś, co jest? Piotruś, co jest? Ej, Piotruś, przepraszam, a nie wolno się śmiać, ale co ci, co ty zrobiłeś? Dlaczego ty masz tego kaktusa na tyłku? Mam kaktusa w pupie! Nie, Piotrek, błagam, nie wierzę w to. Aniu, nie mogę go wyciągnąć! Wyciągaj go po prostu, wyciągaj, jak nie zrobię. Też mnie to zabolało, żeby się dalej. Nawet go nie dotykam, jedźmy do szpitala. Piotrek, no ja nie
Ale boli! Prowadzisz ty czy ja? Jak ja? Jak mam prowadzić? Dobra. Ja nawet nie wiem, jak ja usiądę! Zobacz, jak ja to powiem lekarzowi? Dlaczego ty się ciągle tak niecierpliwisz? No już otworzyłam. Co ty robisz w ogóle? Zapnij mi pazy, kochanie! A jak mam jechać? Przecież nie siądę na kaktusie! Ja nie wiem, czy tak można. Jak nas złapie policja, ty pomyśl o mandatach. Powiem ci, że fioletowy kaktus to nawet ci do twarzy. Możesz prowadzić! Nie, nie mogę mówić jeszcze trochę pośmiać, bo będę to wspominać. Wiesz, jak to boli? Dobra, już jedziemy. Jak i tak... on te kolce powyjmuje? Cicho już, cicho! Boże, co za maruda, ludzie. To tylko kaktus w pupie. Dobra, idziemy. Ludzie piszą, że kaktus to nic się takiego nie stało. To niech ludzie sobie włożą ten kaktus! Dobra, jedziemy, Marudo, jedziemy. Jedźmy! I co, jesteś gotowy? A nie, ja tam nie chcę iść. Co ja powiem temu lekarzowi? Bardzo mi przykro, ale ja tu zostaję, bo czuję się trochę zawstydzona twoją sytuacją. I sam mam iść z tym kaktusem? Tak, idź. Sam z kaktusem? Idź szybko, po prostu idź i nie rób wstydu więcej. Spotkamy się w domu za jakiś miesiąc. Żenada roku. Żenada! Hej kochani, właśnie wróciłam z wycieczki i dostałam od mamy przedziwnego SMS-a. Napisała, że w domu czeka mnie wielka niespodzianka, że przed moim wyjazdem gadałyśmy o zrobieniu mojego pokoju, no to myślę, że to coś związane właśnie z tym, ale dziwne jest to, że nigdzie ich nie ma i samochodu na parkingu też nie ma, więc muszę to szybko sprawdzić. Idziemy. Nie mogę się doczekać. Co mama mogła tam zrobić? Na pewno kupiła mi kanapę albo coś w tym stylu. Chodźmy. Ale co tutaj nic nie ma, no. Co to jest? Co to za lampa? I czemu moja kołdra jest brudna? I wszystkie kable się tutaj walają. Założysz, że to Piotrka sprawka, zabije go.